Hej kochani, to znowu ja. Tak wygląda współpraca pszczół, czyli sprzątanie. Nie mają co robić, więc wykorzystują czas na letnie porządki. Floterują, czyszczą, zgryzają, wyciągają, wynoszą i popatrzcie się, jak zespołowo umieją pięknie współpracować. Kochani, czego możemy się nauczyć? Pamiętajcie, dialog i współpraca to jedna z najważniejszych ludzkich rzeczy, aby było tak, jak ma być. Bierzmy przykład z tych najbardziej inteligentnych, choć mających maleńki móżdżek pszczół. Piękny widok. Marzyłam Wam kiedyś już to pokazać, ale co biegnę po telefon, żeby nagrać, to po prostu mi przestają sprzątać. Wreszcie je przyłapałam. Jak cudownie, wiecie, czekajcie, bo nie mam kapelusza, nie słuchajcie o tym. Mam jakby czasem w myślach, że powinnam go mieć, ale inaczej bym tutaj nie dotarła na czasie. W tym momencie już troszeczkę mniej współpracują, ale potrafią czyścić tak góra-dół, góra-dół, jak w wojsku, kochani, jak żołnierze, równiusieńko. Wygląda to genialnie. Jak szłam po telefon, to jeszcze była góra tutaj pod wentylację czyszczona. Teraz część już wróciła do ula, jest ciepło, jest duszno, jest parno, więc starają się robić to tak, jak mogą. Więc podziwiajcie, kochani, macie chwilę. Kubek z kawą, ciacho, kochani, siadajcie i patrzcie, podziwiajcie, uczcie się tego, co robią i częściowo przyswajajmy to do swojego życia. Pamiętajcie, nie zawsze nie zawsze to, co one nam pokazują, możemy zastosować, ale często możemy naprawdę dużo się z tego nauczyć. Jest to genialne. Czekajcie jeszcze chwilę. Dobra, mamy to. Miłego. Dużo słońca, mało burz. Spokojnych wakacji.